Szanowni Państwo, 6 listopada 2024 roku skończył się w Stanach Zjednoczonych komunizm. 6 listopada w świat poszła potężna iskra nadziei. Nadziei, że z naszej cywilizacji da się jeszcze sporo ocalić, że jeszcze nie wszystko sprawdzi. Ja Widzieliśmy tę scenę z Polskiego Sejmu, kiedy prawica... Tam było Prawo i Sprawiedliwość, ale też Republikanie. Jest takie małe koło poselskie. Jeżeli nie słyszeliście, polecam sprawdzić. Ciekawe osoby tam zasiadają. No właśnie, widzieliśmy tę scenę, jak klaskali po tym, kiedy już było wiadomo, że Donald Trump wygrał te wybory, będzie 47 prezydentem Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj w odcinku chciałybyśmy Wam trochę opowiedzieć o tym, dlaczego właściwie prawica w Polsce, ale nie tylko w Polsce, tak bardzo cieszy się z tego zwycięstwa Donalda Trumpa. Jakie plany w związku z tym snują, jakie nadzieje na to, co może się wydarzyć i też jaki będzie efekt na politykę w Unii Europejskiej tego wyboru. Ten fragment o iskrze nadziei pochodził ze wstępniaka Jacka Karnowskiego do najnowszego wydania Tygodnika Sieci. Tekst jest zatytułowany Waszyngton w Warszawie. Ze znakiem zapytania. E, I mm, no, powiedziałabym, że nadaje ton temu, co teraz się dzieje na, na prawicy, czy po tej stronie pisowsko odmianowo pisowskiej a, ale ten ton nadaje mnóstwo osób, tak naprawdę. Tak, a ten mój cytat: kto ma wiedzieć, ten wie, kiedy się kończył komunizm <śmum> i gdzie, ale oczywiście I kto to ogłosił? Kto to ogłosił. Ale komunizm w tej kampanii, no oczywiście Kamala Harris była nazywana komunistką wielokrotnie przez Trumpa, przez Maska. W ogóle demokraci to komuniści, jakbyście nie wiedzieli. Oczywiście nie chodzi o to, że oni tam zamierzają jakiejś kolektywizacji dokonywać albo coś takiego robili. Mniej w tej, bo to było traktowane jako belga. Jest nadal, tu chodzi oczywiście o ten taki komunizm w rozumieniu no, jakiejś takiej rewolucji kulturalnej, o ten taki taką progresywną politykę. No i tutaj jakby jedno słowo przypomnienia. My w poprzednim odcinku programu politycznego, który był odcinkiem Live na żywo, razem z Łukaszem Pawłowskim i Piotrem Tarczyńskim z podcastu amerykańskiego, tak na gorąco analizowaliśmy, co się wydarzyło, dlaczego wygrał Trump. I jak pewnie pamiętacie, a jeżeli nie pamiętacie, to odsyłamy, Zapraszam. zapraszamy do odcinka. Mamy też taki tekst, który jest podsumowaniem tamtego odcinka. No ale gdzieś raczej się skłanialiśmy wspólnie ku takiej interpretacji tych wyników w Stanach, że z jednej strony Strony, to prawdopodobnie była fala, no taka fala, która przetacza się po całym świecie i wywraca po kolei te rządy, które się załapały na to całe niezadowolenie, na te, na te rządy, które rządziły w czasie pandemii, kryzysu. I w tej, w tej analizie. Tak, jedną z tych, z takich tez, które rozważaliśmy i ku której się raczej skłanialiśmy, było to, że to, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, to jest po prostu kolejny odcinek tego, jak po pandemii, po tym kryzysie rosnących cen, inflacji, która dotknęła no właściwie cały świat, praktycznie świat zachodni, tak to ujmijmy, wywracała po kolei kolejne rządy. Zmieniły się rządy w Portugalii, Finlandii, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, w Polsce, tak, my też jesteśmy przykładem tego, kiedy ekipa, która rządziła jednak 8 lat, wywróciła się i poszło między innymi właśnie o wzrastające koszty życia. No właśnie, że to po prostu był, była ta sekwencja, to też z exit poli wynikało, że, że, te, że te ceny, ekonomia, że to było bardzo, bardzo ważne, zwłaszcza dla wyborców, którzy zagłosowali później na Republikanów. No więc właśnie, więc to jest jedna z tych historii, no ale mm, gdzieś jest taka druga interpretacja, jedna oczywiście z kilku, że to jest właśnie taki powrót do konserwatywnych wartości, że nastąpiło takie wielkie społeczne odrzucenie po prostu tego progresywizmu, lewicy Agendy, jak głosił jeden z komentarzy pod naszym live'em, Ameryka zagłosowała, że są tylko dwie płcie. I to najlepiej podsumować. dokładnie tak. O to, o to chodziło, o to chodziło. W, tych, w, w tych wyborach. No właśnie, ale y, gdzieś ta prawica i polska. I nie tylko Polska. To oczywiście jest żart, że chodziło właśnie o tę wojnę z osobami trans czy w ogóle z queerem i, i, i w taką szeroko pojętą, nie wiem, inkluzywną polityką e, w ich mniemaniu rewolucją kulturową. No, ale gdzieś to się przewija. Chodzi, chodzi też znacznie szerzej, tak? Czyli w ogóle o taką jakby międzynarodówkę konserwatywną. Trochę, trochę będziemy mówić o tym później w programie. No więc ta, ta teza bardzo, bardzo mocno zarezonowała w prawie i sprawiedliwości. No więc cieszą się. Ta radość ma bardzo różne oblicza. Niektórym idzie w taką kabaretowo-ironiczną poezję. Jest... Nie przełykajcie teraz żadnego jedzenia, wody, nie pijcie, bo po prostu zaplujecie sobie komputery, czy tam telefony, czy na czym to oglądacie. Dobrze, więc ja przypominam, że cytujemy tygodnik sieci. Cały czas tygodnik sieci prowadzony przez Jacka Karnowskiego tygodnik sieci, który jest takim medialnym zapleczem e, Prawa i Sprawiedliwości, przynajmniej tej frakcji Mateusza Morawieckiego. Cytuję. Prawactwo cieszy się z wygranej niejakiego Donalda Trumpa. Zwycięzcy wyborów... <laughs> nie, no nie mogę. <laughs> Sorry, jeszcze raz. Czyli, nie, wie, wiemy już, że Agata to autentycznie śmieszy, więc ja myślę, że czytaj dalej. <laughs> Prawactwo cieszy się z wygranej niejakiego Donalda Trumpa. Zwycięzcy... <laughs> I nie wiadomo z czego prowadztwo się tak raduje, bo przecież Trump zajął przedostatnie miejsce w tamtych wyborach, a na dodatek to jego ostatnia kadencja. No więc można ja, w ten sposób... Ja myślę, że to jest taka komediowa wersja i rozciągnięcie tego hasła, które trendowało na Twitterze po wyborze, po wyborze Trumpa. E, wycie, tak? Tam było wycie, że słychać wycie. Czy tak, tam... elit liberalny, no, dokładnie, wielkomiejski dokładnie. i tak dalej. Tak, no ale jest też tak zupełnie, zupełnie na poważnie. I tutaj e, przykładem jest oczywiście niezastąpiony Przemysław Czarnek, e, który nagrał na swoim kanale, gdzie tam masakruje różne osoby, czasem w towarzystwie Daniela Obajtka. Ale... Kanał nazywa się e, Przemysław Czarnek, Polska to nie wstyd. To jest sama nazwa. Tak. Jest, jest wspaniały, serdecznie polecamy, już w którymś odcinku rozmawiałyśmy. No więc tam Przemysław Czarnek wystąpił, opowiadał o wygranej Donalda Trumpa, no i między innymi mówi tak. Życia, a nie cywilizacji śmierci. Brawo Donald Trump, brawo republikanie, brawo wolny świat. No i teraz my, do roboty. My teraz musimy to wykorzystać, my teraz musimy dokończyć dzieła Muszą to wykorzystać. Generalnie y, chodzi o to, że prawo i sprawiedliwość jest, czy było do niedawna, w trudnym politycznym momencie, jak pewnie świetnie wiecie. Trzy kolejne przegrane wybory przez Prawo i Sprawiedliwość. Nawet jeśli, tak wiemy to dobrze, Prawo i Sprawiedliwość dostało więcej głosów i było na pierwszym miejscu w parlamentarnych w, parlamentarnych. Tak, już tak, tak, tak. w 2023 roku, no to ostatecznie nie zdołało utworzyć koalicji rządzącej. Nie, nie rządzi, wybory parlamentarne, samorządowe, europejskie, trzy przegrane konflikty w partii, nieumiejętność ułożenia się między sobą, frakcje różne. Wchłoniecie z polski Co też tak. jakby się w kątem tam wewnętrznie. Trudno im się poukładać. No i też oczywiście, jak pamiętacie, dużo było takiej, takiej rozmowy wokół Prawa i Sprawiedliwości, że Skoro, że oni będą teraz no, przez cały ten rok miał się ten proces odbywać, że oni są w takiej fazie schyłkowej, że prędzej czy później to tam będzie trzeszczało. Część z tych osób, nawet pochodziła sprawa i Sprawiedliwości, które mówiły o tym i jakby sugerowały, że tam dojdzie w końcu do tego rozpadu, a że ostatecznie ten rozpad miał się dokonać po wyborach prezydenckich. I to mówił na przykład Marcin Mastalerek, że takie już będą, takie odśrodkowe siły się uruchamiały w tej partii i że te wybory prezydenckie będą przypieczętowaniem. No więc oprócz tego, że oni do tej pory w miarę w całkiem sprawnej takiej formie są tak naprawdę, no bo cały czas jakby idą, nie wiem, Więcej web w web z koalicją obywatelską, mm -hmm. więc jeszcze nie zaszły te procesy takie, które tam mnóstwo ludzi przewidywało. Do tego też, pomimo tego, że we wszystkich badaniach teraz widać cały czas, że kandydat koalicji, kimkolwiek by nie był, wygrywa z kandydatem pis kimkolwiek by nie był. No właśnie, ale ewidentnie tchnęło to w Prawo i Sprawiedliwość takiego właśnie ducha, że tu będzie jeszcze Waszyngton, w Warszawie, a już nie Budapeszt. Bo to jest nawiązanie oczywiście do tego słynnego hasła sprzed wielu, wielu lat, to chyba z 2011 uh -huh. był cytat Jarosława Kaczyńskiego. No właśnie. I tutaj, jeżeli chodzi o. Bo to jest nie tylko taki właśnie taka uogólniona nadzieja, że skoro tam się udało, to u nas się też uda. Oni mają kilka jakichś takich wyobrażeń dosyć konkretnych na to, Jakie są wnioski z tego wyboru Trumpa, jak ten wybór Trumpa i symbolicznie jakoś wzmacnia właśnie tego kandydata Prawa i Sprawiedliwości potencjalnego, a nawet bardzo konkretnego kandydata z, tych, z tej puli, którą mają pod ręką i mają też kilka jakichś takich scenariuszy, w jaki jeszcze inny sposób mógłby taki Donald Trump Pomóc im odzyskać w ogóle władzę w Polsce szybciej niż wskazywałby na to kalendarz wyborczy? Mm. No, ta nadzieja w dość oczywisty sposób jest widoczna i wiąże się z tym, że skoro prawo i sprawiedliwość tyle razy przegrywało, to część osób, które nawet PiS popierają, A, ale zaczęły się wahać może tak nie do końca PiS im się podobał mogły zacząć rozglądać się w stronę różnych innych partii. No i teraz okazuje się, że da jednak się da, się, tak, da się wrócić ze światów. Tak, dokładnie. Da się wrócić ze światów. I tutaj e, znowu wspaniały cytat z Jacka Karnowskiego. Ja będę dzisiaj bardzo często cytować ten tekst. E, nie, e, pamiętajcie, że nie tego Jacka Karnowskiego, o którym może część z Was pomyślała. E, tak, były prezydent Sopotu. Nie, to nie ten. E, to Cytujemy Jacka Karnowskiego, redaktora Naczelnego Tygodnika Sieci. I otwieram cudzysłów, los uśmiechnął się do polskiego obozu niepodległościowo-demokratycznego. Ale nie byłoby tego prezentu, tej szansy, gdyby nie osobista wielkość Donalda Trumpa, człowieka, który dokonał rzeczy bez precedensu w najnowszej historii Ameryki i świata, wrócił. Choć wielu uznało go już za politycznego trupa. Mesjasz. No właśnie, ale jeżeli chodzi o... Mm, tam później też się pojawiały porównania do Jarosława Kaczyńskiego. To, to, muszę, to muszę przeczytać. Dominika. <grym> Już wiem, że wywołałam to, ale no niech będzie. <grym> dajesz, mi, dajesz mi jeszcze parę sekund. Cudem przeżył zamach na swoje życie, zarówno w tym konkretnym przypadku, jak i w czasie całej kampanii. Wykazał się wspaniałą odpornością, wytrwałością, dzielnością. To Donald Trump. Zaprezentował cechy które w polskich warunkach wyróżniają w takiej skali tylko jednego polityka. Zgadnijcie kogo. No już żart. Sorry. Jarosława Kaczyńskiego. To rodzaj nieprawdopodobnej determinacji, woli walki, skupienia na celu, politycznego talentu i także miłości do ojczyzny. Amen. To co, co tu dodawać? W każdym razie, a już trzymając się takich jeszcze bardziej konkretnych, może wizji, w jaki sposób ma, ma prawicę polską zainspirować to zwycięstwo Donalda Trumpa, pamiętacie pewnie też, um, opowiadałyśmy w którymś odcinku, możliwe, że było to w politycznym plusie, że um, Przemysław Czarnek, który wyrósł w ostatnim czasie na takiego, no jednak szpicen kandydata w tym wyścigu bycia kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, wokół niego najwięcej się pojawiało takich komentarzy, że to mógłby być taki polski Trump i jeżeli Trumpowi się uda wygrać, to będzie taki prognostyk, że może warto jednak jest postawić na takiego kandydata, który jest e, bardzo charyzmatyczny, no bo tego nie można odmówić ani jednemu, ani drugiemu. E, na tym charyzmę składa się no ten taki właśnie, taka bezpośredniość, sposób bycia, tego, że palnie coś e, nierzadko, a wręcz jest z tego znany, tak, rozpoznawalny, że jedzie z lewactwem aż do spodu, że nie boi się takiej, takiej retoryki, i nie wstydzi się swoich słów. Ja, no, ja sama pamiętam, jak ileś miesięcy temu <laughs> pisałam o tym, jak krzyczał na europosłanki, które jedna z nich w czasie rozmowy ze mną po prostu powiedziała mi, to jest wasz minister edukacji, jak on w ogóle się zachowuje. I kiedy to opisaliśmy, to Przemysław Czarnek z wielką dumą opublikował nagrania z tego spotkania i... No tak, dokładnie to mówiłam. Jestem, jaki jestem. jestem. Nieważne jak mówią, jak to Marilyn Monroe powiedziała, ważne, żeby nazwiska nie przekręcili. Absolutnie nikt nie przekręci w Polsce nazwiska przemysłowa czarnka. No, więc już nawet słychać też z takich okolic niekoniecznie czarnkowych. Był wywiad Patryka Jakiego, który został spytany przez Bogdana Rymanowskiego o to, co ta, o, co ta wygrana Trumpa oznacza i on po prostu wprost też przyznał, tak, rzeczywiście... E Czarnek jest takim odpowiednikiem Trumpa u nas w obozie. Chociaż no, nie ukrywam, że sytuacja w Stanach Zjednoczonych raczej pokazała, że powinniśmy się skłaniać w kierunku kandydata, który ma mm, dużo charyzmy, który będzie potrafił walczyć w kampanii wyborczej, przekonywać do siebie. My żyjemy w, czasie, w czasach, kiedy... Mm, w całkowicie innej kampanii wyborczej, kiedy cały czas za naszym kandydatem będą chodzili ludzie z telefonami, on na bieżąco będzie, będzie nagrywany, pokazywany, znaczy kampania wyborcza się zmieniła. I my Czyli musimy kto mieć, z tego powodu powinien być kandydatem? Mieć kandydat wydaje, się, że, wydaje się, że na pierwszy rzut oka Przemysław Czarnek ma więcej yy, tego typu zalet. No, Nawrocki Karol, prezes IP, IP no, nie stał nawet obok Trumpa. Mm, mhm. On zupełnie no, nie, nie ma tej charyzmy, nie ma takiej, takiego właśnie dociążenia wizerunkowego czy innych. Bo, no właśnie. Bo... Bo są jeszcze inni kandydaci. <noise> tak, i w czasie, kiedy to nagrywamy, Tobiasz Bohański, nie wiem, czy pamiętacie, Tobiasz Bohański kandydował na prezydenta Warszawy. No nie, poszło, ale poszło już w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wrzucił na Twittera zdjęcie swoje na tle flag, takie prezydenckie zdjęcie i napisał trawestując Marka Twena, pogłoski o śmierci mojej kandydatury są mocno przesadzone. Czyli mówi, hello. Ja tutaj jestem, cały czas się staram. Pamiętacie mnie? No, właśnie. Ale no ja ma bym... też swoje zasługi ja dla bym... obrony Donalda Trumpa. E, i, I parę paręnaście godzin wcześniej wysłał takiego tweeta. Tusk i Sikorski, polityczne bachory, bezmyślnie obrażali prezydenta USA, a teraz udają, że co złego, to nie oni, dzieci nada. A Prawo i Sprawiedliwość bezinteresownie kadzili, że tak można odbić piłeczkę. No nieważne. W każdym razie, ja bym w ogóle powiedziała, że, że tobież Bocheński to jest. To jest jednak taka Kamala Harris z Pisu, więc ja. Bym nie. Słuchaj, e, ja słyszałam od razu Sikorskiego, że Rafał Trzaskowski to jest Kamala Harris do tego, z do Platformy Obywatelskiej. Do tego, do tego też dojdziemy. W tym głównym odcinku pewnie tylko wspomnimy e, trochę o tej rozgrywce, a więcej będzie w plusie, że tak od razu e, zajawię Takie e, w plusie wątki. dla osób, które wspierają Okopres. Serdecznie zapraszamy, zachęcamy. Dziękujemy. Dziękujemy, tak. No dobrze, więc rozmawiamy trochę o tej warstwie symbolicznej, jak można się, jak można się zainspirować tą wygraną, co to oznacza, że ten, że ten czarnek może być jak Trump. No ale jest kilka takich pomysłów na to, jak rzeczywiście mogłaby być taka kampania prawej i Sprawiedliwości wsparta. Po pierwsze, pewnie słyszeliście, słyszałyście o tym, że jak nie mówię już teraz o tych politykach Prawa i Sprawiedliwości, którzy tam siedzieli tygodniami, wręcz miesiącami, i obserwowali tę kampanię, notatki robili, i tak dalej. Nie tylko po to, żeby wesprzeć w ogóle Trumpa, o czym też za chwilę będziemy mhm. mówić, ale też, żeby się przyglądać właśnie, jak to jest prowadzone. Tutaj mas, jest, mas, tak, tutaj mhm. jest duża dyskusja w pisie też oczywiście jedni uważają, że no, skoro Trump miał taką, no, taką retorycznie po prostu napastliwą kampanię, to my też powinniśmy w to iść. Druga frakcja mówi: No dobra, ale my nie mamy za sobą Ilona Maska. Tak? Jest, jest, jeden rabin powie tak, drugi powie inaczej. Macie tylko Tomasza Sakiewicza i Michała tylko, no, Dokładnie. No ale wiesz, Telewizja Republika ma dobrą oglądalność. No tak, ale też Tomasz Sakiewicz sławił się próbą założenia medium społecznościowego. Kto pamięta, jak się nazywało? Ja pamiętam, ale nie będę zdradzać, już szukaj. ma być, ten wie? Podobno było tam więcej papierzy niż normalnych użytkowników. Takie, takie krążą słuchy. No, no tak, no, tam były wszędzie konta Jan, Paweł II, Katar, <noise> Wojtyła, i, i tak dalej. To, co tam obserwowali w kampanii, to jest jedna rzecz. Druga, taka, że już tam były planowane pielgrzymki. Miał Andrzej Duda polecieć tam zaraz po tym wyborze. No to się nie udało z jakichś tam powodów. E, Czarnyk miał też polecieć. To też w na razie nie, nie, nie wyszło. No ale wiadomo, co, nie ma, ale wiadomo, że to jest tak, żeby wizerunkowo wesprzeć, ale już są rozmowy na temat tego, że przyjedzie Donald Trump z wizytą. Przyjedzie w marcu czy tam w kwietniu. E, mniej więcej takie daty były na razie, są takie przesłuchy o takich datach. No mm. i to jest zupełnie oczywiste, że tutaj wiadomo, że spotka się z Andrzejem Dudą, oni są przyjaciółmi, będą się tam ściskać, nie wiem, ktoś usiądzie, ktoś stanie. No nieważne, w każdym razie tu jest gdzieś od razu taka myśl o tym, żeby jednak. E, żeby ten Trump też wsparł w jakiś sposób symbolicznie tego kandydata Prawa i Sprawiedliwości. No ale wiecie, to może on w różnych tam sondażach Galupa i PSOSa nie wygrywał, ani w Polsce, ani w żadnych tutaj krajach Unii, oprócz tam kilku jakichś takich outlierów w stylu Węgry czy, czy Słowenia że jednak Kamala Harris miała większe poparcie, no ale wiecie, to będzie jednak prezydent Stanów Zjednoczonych, to tam się mogą odwrócić mm -hmm. te sympatie, e, więc to jest na pewno, na pewno jedna taka myśl, że po prostu fizycznie byłoby to wsparcie, no... A jeżeli nie tylko takie fizyczne wsparcie, to też chociażby w takiej warstwie symbolicznej, że bardzo cały obóz Prawa i Sprawiedliwości gra na poróżnienie już teraz administracji Trumpa z polskim rządem, więc będzie cała taka narracja, że oni nie potrafią współpracować, że tutaj się nie nadają. Już tak jak Agata wspomniała, tak, że już jest cała ta narracja, że o Sikorski Trump, czy nawet Trzaskowski Trump, nigdy w życiu nic nie załatwimy z Amerykanami, że tylko nasz obóz konserwatywny patriotyczny, a Amerykanie wiadomo to jest gwarant bezpieczeństwa no pod to no już jakby też jest trochę inaczej wygląda ten wątek, ale tak, tu jest, tu jest cały, cała taka narracja Poza tymi takimi y, konkretnymi gestami, których spodziewa się, czy, czy których chciałoby Prawo i Sprawiedliwość, no to oczywiście też zakłada, że pewien rodzaj narracji się jeszcze bardziej upowszechni. Y, I że pewne wątki, które są wspólne i dla Prawa i Sprawiedliwości, i dla tego, co mówił Donald Trump w swojej kampanii, że one y, no, staną się jeszcze. Y, Szerzej obecne, jeszcze, no, że staną się po prostu mainstreamem. To jeszcze jeden cytat z tygodnika sieci, nie zastąpionego jeśli chodzi o trumpowskie tematy. Triumfator zrobił to, rzucił wyzwanie władcom świata i wygrał. Zresztą cały ten numer ma tytuł Jego triumf, ich wstyd. I oczywiście, no, Donald Trump, jako ten, który rzuca wyzwanie władcom świata, no, on sam, lista jego biznesów i. No, wiemy, Donald Trump należy do władców tego świata, po prostu. E, no ale tu jest oczywiście taki zupełnie nieukryty, tylko wprost przekaz. Donald Trump pomoże nam rzucić wyzwanie tym, którzy rządzą Polską, czyli Donaldowi Tuskowi, jego rządowi, ale również Unią Europejską, Brukselą. E, I o tym więcej będziemy rozmawiać za chwilę, ale jeszcze. E, mm, bardzo dużo przy okazji Donalda Trumpa, jego wygranej, mówi się o tym, że Kamala Harris największe poparcie miała w grupach lepiej wykształconych, w grupach osób o wyższych dochodach, z większych miejscowości czy wręcz po prostu dużych miast. No więc prawo i sprawiedliwość pewnie znowu weźmie jako swoje to, tą opowieść o tym, że no dokładnie tak samo jak Donald Trump, oni też są reprezentantami tych najbiedniejszych, naj Najbardziej pokrzywdzonych, najbardziej wykluczonych. Ale, no wiesz, jak spojrzysz w sondaże, we wszystkie badania, to no, tak jest. Tak, tak. jest, tak. To nie jest, to nie jest I, narracja. I, nie? Dokładnie, to jest... dokładnie. I w przypadku Trumpa, i w przypadku prawa i sprawiedliwości, ale to może im o tyle pomóc, że jeśli są osoby z tych warstw, które by się zastanawiały no dobrze, może jednak zerkniemy w jakieś w stronę kogoś innego, bo na przykład ten obecny rząd przecież też robi różne rzeczy typu babciowe, renta wdowie i tak dalej. No to tu łatwiej będzie powiedzieć: no nie, stop, 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 tylko Prawo i Sprawiedliwość i Donald Trump. I tu znowu na to kolejny cytat. Wygrali najzwyklejsi normalni ludzie, dbający o swoje rodziny i swoje ojczyzny. Przegrały pycha, arogancja, pogarda, ideologiczne szaleństwo zmutowanego marksizmu. Przegrały w USA, przegrały w Polsce, jeszcze będzie. W Warszawie, Waszyngton, e, może szybciej niż myślimy. E, tu oczywiście ten ważny wątek kulturowy e, zmutowanego m, marksizmu jest e, z kolei w innym e, tygodniku. E, tak, przejrzałam to, przeczytałam. Nie będę może już dużo więcej tego cytować. Agademy po ale... prostu, ma king taki. To musicie to zrozumieć. Częstknie za TVP z poprzedniego, e, z czasów poprzednich rządów. E, ale to jest taka rubryka w Tygodniku Do Rzeczy prowadzona przez panów Goćka i Gmyza, nazywa się Dwaj Panowie G, i tam zaczyna się ona tak. No i stało się. Dobry Donald z Waszyngtonu powraca do Waszyngtonu. Tęskniliśmy i kawałek dalej. Ameryka to jednak piękny kraj, choć aktualnie w histerii. Pani Harris obcinają sobie z rozpaczy włosy na TikToku. Liberalni dziennikarze płaczą na wizji i zapanowało powszechne oczekiwanie powrotu do niewolnictwa, faszyzmu oraz mięsizmu. Czyli wreszcie będziemy mogły znowu jeść mięso. Wszyscy będziemy tak. mogli jeść mięso, bo ponieważ było to zakazane. Jak nie pamiętacie, to, to takie są fakty. Dobrze. Powiedzieliśmy chwilę o tym, jaką rolę ma odegrać Trump w elekcji kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Okay. A w ogóle decyzja ma być bardzo szybko. Podobno w tym tygodniu Jarosław Kaczyński ma dostać wreszcie te słynne badania. Ma ją na jego biurko wjechać, z których ma odczytać, to, kto to w końcu będzie: czy pan Bochański, czy pan Czarnek. Mhm. <laughs> Ale pamię pamiętam, że jak kiedyś, jak prawo i sprawiedliwość było jeszcze u władzy i dostawali badania i konsultowali się z ekspertami, to się bardzo irytowali, bo po prostu ci eksperci mówili nie to, co, co chcieli usłyszeć. To są te, cy te cytaty. Dobra, nieważne. W każdym razie, powiedzieliśmy trochę o tym, jaki jest ten wpływ na te wybory prezydenckie. Co w takim razie z tym rządem? Też już dwa słowa na ten temat, że bardzo, bardzo prawo i sprawiedliwość gra na to poróżnienie administracji Donalda Trumpa z administracją Donalda Tuska. W polskim interesie jest to, żeby relacje ze Stanami Zjednoczonymi były jak najściślejsze, były jak najbliższe. Mnie niepokoi to, że obecna władza Donald Tusk i jego ekipa postawili na kamele Harris. A więc po wygranej Donalda Trumpa Donald Tusk powinien podać się do dymisji. I tutaj jest wór cytatów, które, które wyciągają na wszystkie możliwe sposoby i robią memy z tym i artykuły prasowe w swoich mediach i nawet zostały wydrukowane chyba, zawiezione jako taki po prostu teczka aktów przez Dominika Tarczyńskiego. O tym dwa słowa. Co tam Dominik Tarczyński pokazywał? No jest słynne zdjęcie Donalda Tuska, który tam Yy, Przestawia palce w plecy Trumpa. O, to jest oczywiście, ono jest wyciągane przez prawicę. Ja nie wiem, mam wrażenie, że przynajmniej raz w tygodniu widzę to zdjęcie. Między innymi jak po zamachu na Donalda Trumpa było pokazane, że to Tusk dał sygnał do tego zamachu. A, to tam tusk. Tak, 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 bo tak było właśnie. No, w każdym razie teraz jeszcze taką furorę w tym tygodniu robiła wypowiedź Donalda Tuska, bo został zapytany o to na konferencji, o to, czy odwołuje te swoje słowa, czy nie, które powiedział, zdaje się, to było rok, rok temu, w Bydgoszczy, wymyślam coś, czy nie. No, w każdym razie, podczas jednej, jednej z takich, jednego z takich otwartych spotkań z Donaldem Tuskiem, e, takich kampanijnych, Ktoś, ktoś właśnie spytał o tego Trumpa i Tusk mhm. powiedział tutaj, cytat, Trump, jego zależność od rosyjskich służb dzisiaj już nie podlega dyskusji, to nie jest moje przypuszczenie, to jest efekt dochodzenia amerykańskich służb, nie wykluczają amerykańskie służby. Że Trump został wręcz zwerbowany przez rosyjskie służby 30 lat temu. Okej, okay, rzeczywiście było bardzo dużo, bardzo wielowątkowe dochodzenia na temat powiązań administracji Trumpa, ludzi wokół Trumpa, samego też Trumpa z rosyjskimi wpływami. Mhm. To było pokłosie też w ogóle całego dochodzenia, jaki, w jaki sposób Rosja próbowała wpływać, czy wpływała na te wybory w 2016 roku. Mhm. Nie będziemy tak teraz przynudzać, zdaje się, opowiadałyśmy o tym w odcinku też. O Trumpie i NATO, no jakby jest, jest taki temat, ale nie doszło to w stosunku do samego Trumpa do żadnych takich twardych konkluzji. I ta cała wypowiedź Donalda Tuska, no, no może on nie, nie nazywa go agentem, ale to są dosyć mocne słowa, rzeczywiście, mm -hmm. że, że to, to nie podlega dyskusji, że, że zależność od rosyjskich służb, no. Rzeczywiście, to jest. That's a stretch. Mm -hmm. tak? no, pierwsza rzecz od razu, jak wrzucam to w Google, to wyskakuje mi tekst z Foreign Policy, w którym autor pisze: Po wszystkich tych latach śledztw, wciąż nie możemy powiedzieć na pewno, czy Donald Trump siedzi w kieszeni Putina. No tak, no tak, ale taki temat był. No więc tak, jest ta wypowiedź Donalda Tuska, są wypowiedzi Radosława Sikorskiego krytykujące Trumpa, e, są wypowiedzi Ann Applebaum. Wydaje mi się, że to jest, e, gdybym miała teraz tak wskazywać, co może być problemem, jeżeli w ogóle coś jest problemem dla Trumpa, e, rzeczywiście, no to jednak Ann Applebaum jest bardzo znaną, wpływową publicystką w Stanach. E, rzeczywiście w tej kampanii nazywała Trumpa, porównywała go. No, Pewnie widziałyście, widzieliście ten słynny nagłówek, że Trump mówi jak Hitler, Stalin, Mussolini, e, wszystkich świętych tam po prostu jeszcze zabrakło. I mm, też Anna bamy się wpisuje w ogóle w taką figurę tego wszystkiego, czego Trump rzeczywiście szczerze nienawidzi, czyli mainstream liberal media, e, które zakłamują rzeczywistość i go wyzywają od faszystów i trzeba to zwalczać i się odwrócić od tych mainstream liberal media. Yy. Yy, I tak dalej, i tak dalej. Yy, no, do tego też. Yy kogo jeszcze oni tam wyrzucają z tych polskich polityków. Bogdana Klicha, przypominają mm. też jakieś wypowiedzi, czy jakieś wymiany tw twitterowe, które Donald Tusk miał z J.D. Devansem, też, mm. z Marco Rubio też były jakieś wymiany twitterowe. No i że po prostu, ale to są ludzie ogromnie skłóceni z tą całą administracją, trzeba to wszystko przypomnieć, podgrzewać to jeszcze, te, te niesnaski. No i też, wiadomo, dwa, dwa słowa może na temat tego, no, trochę trudno się spodziewać. Właściwie wszędzie, gdzie, gdzie rządzą politycy z takiego obozu liberalno-centrowego, wszyscy mają na koncie takiej wypowiedzi z Trumpem, jakieś spięcia z Trumpem. W Wielkiej Brytanii jest dokładnie ta sama dyskusja. Teraz szef brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, David Lamy, tak samo wyciąga mu się teraz jakieś tam wypowiedzi sprzed lat. Gdzie on e, jeszcze ostrzej w ogóle mówił o tym, że Trump to jest socjopata, przyjaciel neonazistów i, i tak dalej, i tak dalej. No kto nie mówił? Kto nie mówił? Kto tak nie mówił? Plus jeszcze, chyba mało kto się spodziewał, że jednak Trump dostanie, no jakby wygra sobie tę nominację ponownie, tak? Więc, ale dobra, zostawmy to. No w każdym razie, co tu można więcej dodać? No to, że nie wiemy, jaki to będzie miało wpływ. Trump jest pamiętliwy, lubi, no nie wiem, szuka zemsty, jest taką po prostu, jest mściwą osobą rzeczywiście. A z ale drugiej też, z drugiej strony, strony, no DJ Vance jest... JD. JD. <śmiech> JD. <śmiech> mogę, no nie <laughs> mogę, Każdym okay. razem tak mówię. D DJ, słynny DJ Vance, nasz, nasz, ulubiony, nasz ulubiony DJ. Świetne przejścia. i tym na Jego najlepszym przejściem było to, jak przeszedł od nazywania Trumpa, porównywania Trumpa do Hitlera, do zostania wiceprezydentem Trumpa. To jest to przejście DJ Vance słynnego. No właśnie, ale JD Vance jest tym przykładem na to, że jak ci się to opłaca, gdzieś wykalkulujesz, e, wejdziesz w jego jakoś tam e, jak, ci się, jak to się mówi, wejdziesz łaski, w jego, łaski. łaski, właśnie. Tego słowa mi brakowało. Kupisz się, wkupisz się. No właśnie, w art, of the deal. art of the deal. Jak ten deal z nim zawrzesz, no że jednak deal jest ważniejszy niż to, że no, pół świata go po prostu krytykowało. On, on w ogóle o innych ludziach jeszcze mówił tak samo, najgorsze rzeczy, a później też jakby się z nimi poklepywał po plecach, więc... E Zatem go cieszy bardzo, to było widać też w czasie kampanii, e to, że ci, którzy wcześniej go krytykowali, teraz się przez przepraszali z tak. nim i mówili, nie no generalnie spoko głosujcie na niego tak 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 dokładnie dokładnie Nikki Haley tak chociaż tutaj akurat rzeczywiście ona została kopnięta mhm. nie będzie w administracji nie, nie będzie w administracji Trumpa zostało to ogłoszone ogłosił to samo też w stosunku do Majka Pompeo no i tutaj Tutaj już raczej też jest to wskazanie, że tu chodzi jednak o tę mściwość, tak? Nikki Haley walczyła z nim o tę nominację Partii Republikańskiej. Bardzo niemiło się o niej wypowiadała. I, i, też, I wyciągała mu też to, że właśnie, że on jest jakiś taki niejasno proputinowski, tam chodziło też o Ukrainę i Heili i jednak Pompeo są no, na tyle, na ile republikanie mogą być proukraińscy i tacy wspierający, no to oni byli, więc tu jest jakby druga ta teza, że też chodziło właśnie o, o to, ten stosunek do, do wojny, a inwazji Rosji w Ukrainie. No w każdym razie Dobrze, tu na razie zostawmy ten wątek tej administracji. No dobra, to jak właściwie ten Trump ma im pomóc? Jakie tutaj są kalkulacje i e, no co ma być tym efektem, takim faktycznym twardym e, tej. E, Zagraniczna no, interwencja, bo po z... prostu to ma się a, odbyć. E, Wojska no, amerykańskie. Tak, dokładnie. Pucz. A, będzie, a z tych baz e, jednak na Warszawę. No w każdym razie e, chodzi o to, że. To już wspomniałyśmy w, 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 parę minut temu, że chodzi jakby o takie poróżnianie tej, że a to nie uda im się dopiąć jakiegoś kontraktu i, z tego, i to będzie taka amunicja do tego, ale też krążą różne takie inne scenariusze wśród poprawie i Sprawiedliwości. Jednym z nich z taką fantazją jest to, że na przykład ktoś z kręgu Trumpa albo na przykład Elon Musk Kupi TVN, zgadliście, tak. A jak kupi się TVN, to wtedy po prostu wysypie się całe, no w ich mniemaniu, po prostu propagandowe imperium ogłupiania narodu i wszyscy zrozumieją, że Jarosław Kaczyński zbawi Polskę i że po prostu tutaj się e, demokrację. Że, że jest wielkim no? człowiekiem. E, ale tak, no krążą, krążą właśnie takie fantazje, tak, że to, są, że to mają być takie realne możliwości, jakie, jakie będą wytworzone dzięki tej. Dzięki tej administracji, i tutaj, uwaga, tu idziemy w rejon foliowa czapeczka, ale, więc nie będę wchodzić w jakieś szczegóły. Ale na prawicy, i to takiej związanej też biznesowo z prawem i sprawiedliwością, i tak instytucjonalnie, są tacy różni influencerzy prawicowi, którzy naprawdę spinują bardzo mocno taką historię, że tutaj dzięki Amerykanom będzie, uwaga, operacja SOWA 2.0. Jak sobie to wpiszecie w Twittera, to znajdziecie te wszystkie różne opowieści dziwnej treści, no ale gdzieś jest taka myśl, że to będzie taka nawet bardziej aktywna pomoc ze strony Amerykanów, żeby po prostu ten rząd wysadzić. E, czekaj, czekaj, czyli przyjadą amerykańscy agenci, pozakładają gdzieś podsłuchy, będą wiesz, podsłuchiwać to nie, polski rząd? Ja tego nie wymyśliłam. To wymyślają ludzie w z, wiesz, jakby z szeregów PiSu i się dzielą takimi, takimi spinami, że co się wreszcie wydarzy, no ale tak, że trochę, trochę taka historia jak z Bananowej Republiki, że, że Amerykanie dopomogą tutaj Trump po prostu przez to, że tak znienawidzi tego tuska, co go tam chciał zastrzelić w plecy, mhm. że, że po prostu wysadzi ten rząd. Mhm. To żeby nie było jednak tak zupełnie jednoznacznie, to jednak również na tej prawicy pojawiają się takie głosy, że to jest, no, jakby sory, no tak, ale... to jest jednak takie mocno podległościowe, podnóżkowe podejście i nie liczmy na to, mhm. że to Donald Trump przyjedzie mhm. i po prostu powie, dobra, teraz tam czarnku zostajesz premierem Tusku. Ty, mhm. tak to sobie, idzie, ty sobie idzie tam sobie, do bo Ja Cię nie lubię. No tak, ale wracając znowu, ten jeden taki, taki scenariusz, który też jest wyrażany zupełnie, zupełnie oficjalnie, bo, bo dziś, kiedy to nagrywamy w środę, powiedział o tym scenariuszu publicznie Patryk Jaki. Parę miesięcy wcześniej, chyba za dwa miesiące temu, powiedział o tym na jednym ze spotkań Przemysław Czarnek, czyli ten scenariusz, że... Z Bożą pomocą Trumpowską. Teraz już wiemy, że z pomocą Trumpa wygrają te wybory prezydenckie, a potem, i to jest cytat właśnie z tych dwóch polityków, nie czekają na kolejne tam wybory za trzy lata. Prezydent, no i tutaj Patryk Jaki powiedział, że on robi od razu wybory, już ogłasza wybory, nie ma co czekać. A jak te wybory ogłasza, jak to się, jak się, to się wydarzy? Na co Patryk Jaki powiedział coś w stylu, że no po prostu budżetu nie przyjmie i to muszą rozpisać wybory. No jakby nie może zawytować budżetu, to jest ta jedna ustawa. No jakby nic, tutaj to znowu są opowieści nie dziwnej nie treści, tu coś nie styka, ale autentycznie to są, te plany są no, publicznie głoszone, tak, że oni rzeczywiście wierzą, że jak wygrają te wybory prezydenckie, to po prostu rozsadzą ten rząd i naprawdę w to bardzo, bardzo mocno wierzą. I tutaj jeszcze może dwa słowa na temat Dominika Tarczyńskiego, który objawi, objawia się tutaj jako no taki, taki dobry duch w ogóle całego tego odrodzenia. Antykomunistyczno-marksistowsko narodowego, który bardzo, bardzo aktywny był podczas tej kampanii w Stanach Zjednoczonych. On tam siedział na wiele, wiele tygodni przed samymi wyborami. To nie było tak, że przyjechał tydzień wcześniej. Był bardzo aktywny i spotykał się z Polonią, namawiał właśnie Polonię do głosowania, łaził po wszystkich różnych możliwych podcastach, Programa, programach. W niektórych opowiadał nawet o tym, że jest singlem, więc jeżeli jakieś miłe panie, które są zainteresowane konserwatywnymi bohaterami narodowymi, są. No którzy to, mają paszport? Którzy mają paszport, tak. No to słuchajcie, jest wolny, bo, tak, bo to już ogłaszał też w jednym z tych programów, ale co on tam jeszcze opowiadał? To może najlepiej to jest podcast akurat z you are the first one I'm I'm speaking about it publicly, so maybe someone would hear it in European Parliament, fix it. You're one of the lowest Muslim population countries in That's right. Europe. Why is that? Muslims hate us, and they do not even hide it. Said that they will take over this country by the numbers of children. We are making babies. You're not. Not even one illegal will come to Poland. Never. I said that not even one Muslim will come to Poland. And they called me Islamophobe. Obviously, not every Muslim is a, is a terrorist. But most of the terrorists are Muslims. And that is a fact. We can use live bullets now. So if you want to come to Poland, you will be killed. I dlaczego wywołuje znowu tego Dominika Tarczyńskiego, naszego ulubieńca, chociaż my rzadko w sumie o nim rozmawiamy, bo on się tak w, w taką krajową politykę aż tak bardzo e, nie, nie miesza, tak, no nie, jest, nie jest aż tak widoczny. No, w no rozbrz, razie... Rozbłysł na chwilę jako ten jeszcze bardziej trumpistowski Trump, jeszcze bardziej trumpowy niż Przemysław Czarnek, ale, tak, ale, są ale jakieś też są Ale Dominik, bajki. Dominik Tarczyński to jest taka osoba, która nie od wczoraj, tylko od wielu, wielu lat buduje sobie właśnie taką sieć kontaktów międzynarodową ze skrajną prawicą, no taką e, konserwatywną międzynarodówką i taka Katie Hopkins e, też e, kiedy była nagrywana właśnie przez tych pranksterów The for the 2020 campaign to unify the nation trophy is Katie Hopkins. Ona też się powoływała, mój przyjaciel Dominik Tarczyński, on tu przyjedzie też, jakby działa prężnie. To było wiele lat temu, tak? chyba za 4 czy 5 lat temu. On cały czas działa w ten sposób, buduje sobie tę sieć powiązań. I teraz mały skok w przeszłość. Chciałabym wam zacytować fragment z tekstu tygodnika sieci. Dzisiaj to jest motyw przewodni nasz. Z lutego, no, lektura. Z lutego tego Nie roku. Moja. Czyli to był ten moment, kiedy... Kiedy Prawo i Sprawiedliwość było w tym takim szoku powyborczym, stracili mm. władzę, stracili rząd i wszyscy już właśnie wróżyli im, że zaczną się składać po prostu jak ten domek z kart. I w sieci mm, był taki, wtedy w tygodniku sieci, był taki artykuł okładkowy, gdzie na okładce był Dominik Tarczyński, taki uśmiechnięty, był Donald Trump, był Donald Tusk i Ursula von der Leyen. I tytuł głosił Plan PiS. Odbić Unię, pomóc Trumpowi. I to było zaraz po tym, kiedy Tarczyński został zaakceptowany przez Kaczyńskiego na przewodniczącego delegacji PIS w Parlamencie Europejskim w grupie EKR. Był to trochę szok, zwłaszcza, że po tych wyborach dużo się mówiło o tym, że, że, że PIS mógł przegrać tą radykalizacją języka, że ludzie po prostu byli tym zmęczeni, mieli tego dosyć. I ta nominacja była, no właśnie taka zadziwiająca, tak, że wybrali no, największego zakapiora, tak naprawdę, ze swoich kręgów, większego niż, niż Patryk Jaki. I tam w tym, w tym artykule było opisane właśnie, że ten plan wygląda w ten sposób, że, że, że Dominik Tarczyński jest dobrze potrafi organizować właśnie takie struktury, on będzie się teraz organizował. I, i przeciwko Unii Europejskiej, że będzie taki front właśnie. Różnych, różnych organizacji partii prawicowych i skrajnie prawicowych w Europie, żeby sprzeciwiać się no tutaj federalizacji, centralizacji UE. Jak, jak chcecie to nazwać, tak, tak, tak to nazwijcie. I ten Tarczyński opowiada, że będzie niedługo w USA, weźmie udział w spotkaniu wyborczym Trumpa, jeszcze w jednym wydarzeniu. Siły konserwatywne na całym świecie muszą się wzajemnie wspierać. Wojna cywilizacji niestety będzie tylko narastała. Zatem, tak, uważam, że w Stanach Zjednoczonych powinniśmy wesprzeć Donalda Trumpa. No i właśnie, i dokładnie ten scenariusz był realizowany i jest realizowany. I teraz powstaje wielkie pytanie: co w związku z tym i jak wygląda ten wybór Trumpa dla całej Unii Europejskiej? No to jest trochę taki pomysł, że Donald Trump, tak jak zbudował, zainicjował ruch MAGA, Make America Great Again, w Stanach Zjednoczonych i dzięki niemu wygrał prezydenturę, to teraz stworzy taki ruch w Europie, który miałby służyć znowu temu, żeby stworzyć, zrobić Make America Great Again rękami <laughs> Europejczyków. No w każdym razie, że, że stworzy jakiś tego rodzaju ruch w Europie i jedni... Uważają, że to już się tak naprawdę zaczęło, że dotrwa w niektórych krajach te partie, które straszą migrantami, straszą komunizmem lewackich elit i antymiściszmem, mm. że te partie już rosną w siłę, no ale Arkadiusz Mularczyk, europoseł, ale też może jak pamiętacie, to był polityk, który miał być odpowiedzialny za doprowadzenie do tego, żeby Niemcy zapłacili, Reparacje. Świetnie mu w poszło. Świetnie mu poszło, prawda? Cieszymy się wszyscy z tych reparacji, które do nas przyjechały. No nie, przyjechało KPO. A reparacje jakoś nie bardzo. No W każdym razie Arkadiusz Mularczyk e, m, napisał, e, zresztą też w tygodniku w sieci, pozdrawiamy, e, być może Trump właśnie popchnął pierwszą kostkę domina, inicjując wiele zmian politycznych i społecznych w Europie, a może również w Polsce. E, czyli to jest takie, takie przekonanie i nadzieja, że dobra, w Stanach się zaczęło, teraz pójdzie fala przez cały świat, e, będą te wybory w Polsce, potem w różnych kolejnych krajach i trampizm ogarnie dwa kontynenty. I teraz pomyślcie sobie tylko, w jakim momencie jesteśmy w Europie, w Unii Europejskiej. Wygrywa Donald Trump, już od razu zaczyna kompletować swoją administrację. Odsyłamy do tekstu na okopres Witka Głowackiego. Ogólnie to są miliarder miliarderem pogania i są, jest to administracja miliarderów, którzy będą teraz po prostu urządzać cały ten kraj. W każdym razie, no, którzy będą walczyć o to, żeby lepiej się żyło są pracującym, żeby mogli się ludzie zrzeszać w związkach zawodowych, mieli wyższe płace. E, no tak, z pewnością. już, już widzę. Dokładnie Jak, o, dok o to im chodzi. Dokład Rok dokładnie tak będzie. No właśnie, hmm. ale mamy, mamy tego Trumpa, mamy tę budującą się administrację. Y co, tym, co tymczasem dzieje się w Europie, nie mamy nadal Komisji Europejskiej. Dopiero są te przesłuchania kończą mhm. się, tam są pewne turbulencje. Dopiero się formuje ta komisja, więc tak naprawdę nie ma takiego usankcjonowanego jeszcze jakby ośrodka władzy, który może mhm. występować na, na tym forum międzynarodowym mhm. i zacząć, nie wiem, jakieś tam układać się, a będzie, będzie w sprawie czego się układać. To, to jest, tak, tras, jest takie bez bezkrólewie trochę to jest tras, europejskie. E, mhm. Co się dzieje w Niemczech? Tam jest wysadzony w powietrze rząd, będą wybory w lutym, czyli już w ogóle wybory się odbędą no, na miesiąc po tym, jak Trump już obejmie oficjalnie urząd, bo robi to w drugiej połowie stycznia. I nie wiadomo, co tam się wydarzy, bo jest cała oczywiście historia z AFD, ze skrajną prawicą, więc tam mogą być potężne turbulencje. No a w tym momencie jest właściwie no, jakby w takim pomiędzy ten rząd, tak, nie ma już mandatu tak naprawdę do jakiejś też reprezentacji. We Francji Macron jest osłabiony bardzo tymi wyborami. Po pierwsze już sobie średnio radził w tych wyborach prezydenckich dwa lata temu. Teraz te wybory jego ugrupowanie położyło. Udało im się też tylko i wyłącznie z poparciem po prostu lepenistów ten rząd sformułować, więc Dzieje się niezbyt dobrze dla tak zwanej strony progresywno-demokratycznej, takiej, takiej strony, która jednak dąży do, te, do takiej głębszej integracji europejskiej, do tego, żeby, nie wiem, większą współpracę w sprawach e, dotyczących energetyki czy bezpieczeństwa e, jakąś, jakąś organizować. Więc. E, Przeszła fala różnych wyborów, gdzie właśnie skrajna prawica doszła do władzy w wielu krajach, też już to wymieniałyśmy, która chce właśnie tego rozluźniania kontaktów, powrotu do tego, żeby Unia to właściwie był tylko ten wspólny rynek i pewnie niewiele poza tym, więc no dzieje się nieciekawie, jest ten Donald Tusk, tak, który jest rzeczywiście wymieniany jako kto by mógł teraz tak, no nie wiem, być takim. Reprezentantem wobec, wobec administracji Trumpa, takiego rządu, który jest jednak bardzo prounijny i prointegracyjny, tak? Bo jest dosyć jest niewiele... rządem dużego kraju, kraju ta gospodarka. Tak, no właśnie, ale więc widzicie, że jakby tutaj, tutaj jest nieciekawa sytuacja dosyć mocno, a wiadomo, że wchodzi ta administracja, która będzie chciała iść no, de facto na zawarcie z Unią Europejską, bo już zapowiada, tutaj doczy, odczytam może tylko, to teraz czytam fragment, fragment z tekstu Pauliny Pacuły, który, który też już powinien być na stronie. Jak, jak, to, jak oglądacie ten film. Trump będzie prawdopodobnie chciał zrealizować te swoje zapowiedzi wprowadzania wysokich ceł na produkty importowane i z Europy mówił o cłach w wysokości 10-20%. No i jak ekonomiści z banku Goldman Sachs szacowali, że jeżeli Trump rzeczywiście ruszy z realizacją polityki handlowej opartej na hasle America First, w ciągu roku wartość euro do dolara może spaść o 10%, a zyski największych firm europejskich mogą spadać o ponad 5% rocznie. I to, jest ta właśnie, to są te przewidywania Goldman Sachs. No i pytanie teraz, kto będzie próbował jakby negocjować to wszystko z tą administracją Trumpa, jeżeli tu jest taki kipisz, a, do, a dodatkowo jeszcze jest wiele krajów, które w środku no. Po prostu wprost wspierały Trumpa. Tak jest, jest Fidesz i Orban. Giorgia Meloni ma z nim też dobre kontakty. Robert Fico w Słowacji. No właśnie, więc. I Trump będzie totalnie grał na takie podzielenie tej Unii Europejskiej. Będzie cały czas, o nie mówicie jednym głosem, każdy ciągnie w inną stronę. Jest wiele krajów, które w ogóle nie chcą tej integracji. No, no nie chcą, bo nie chcą. Tak, ja nie mówię, że to, że, że w ogóle, że to jest jakiś fake, że są kraje, które, które nie chcą pogłębiania tej integracji, no bo jest taka, a nie inaczej. No ale fakt jest taki, że. Że będzie wchodził tutaj na miękko, jeżeli to będzie taki po prostu podzielony ten blok europejski. I o tym mówią wprost politycy europejscy. Polityko cytuję belgijskiego premiera Aleksandra de Kru, który mówi: Stany Zjednoczone zawsze miały tendencję do rozgrywania nas osobno, musimy być na to przygotowani teraz UE musi wykorzystać miejsce przed miesiące przed objęciem urzędu przez Trumpa, aby mieć jasne ustalenia dotyczące sposobu, w jaki będziemy współpracować ze Stanami Zjednoczonymi. No właśnie, wykorzystać te miesiące przed objęciem urzędu Trumpa, w których na przykład Niemcy są totalnie rozwaleni tak jakby no, wygląda to dosyć nieciekawie. To ja może tak na kontrze do Twojego pesymizmu wrzucę taki optymizm, zastanawiam się, czy urzędowy, czy nie. Ja tę iskierkę ale, nadziei. Tak, iskierkę nadziei wrzucę teraz na drugą stronę bo rozmawiałam ostatnio z Jarosławem Makowskim, byłem szefem think tanku Platformy Obywatelskiej, czyli Instytutu, Instytutu Obywatelskiego i właśnie podpytywałam o to, czy, czy oni się nie obawiają tego wpływu Trumpa jaki on może być na sytuację w Polsce, ale też sytuację na świecie i Europie. No i on po pierwsze powiedział mi, że uważa, że to y, takie zafascynowanie Trumpem dość szybko minie, że to właściwie wpadnie trochę w takie tryby no, takie tryby medialne po prostu, że wiadomo, teraz jest wielkie uniesienie, ale potem to opadnie. Też on, ale rozumiem, że, że to, co mówił, to jest trochę takim no, taką samoświadomością Platformy Obywatelskiej, czyli, czyli w obozie rządzącym to może być podzielane. Że też jest tak, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość zacznie za mocno grać tą melodię, niech przyjedzie Donald Trump i nam wybierze prezydenta, no to to jednak e, obudzi się takie dość mocne przekonanie w polskich wyborcach i wyborczyniach. No nie no, sorry. No nie będzie nam Przysada. Trump wy z, wybierał prezydenta. A z drugiej Przysada. strony, Przysada. jak spojrzysz w badania, no to jednak Polacy uwielbiają Stany Zjednoczone tak en masse, że jak są te badania sympatii wobec różnych krajów, tak, to, to mm -hmm. Stany Zjednoczone są zawsze numer jeden i to jeszcze wiesz, z wysokim wysokim poparciem i takim zaufaniem. No tak, ale to m, ciekawe, znaczy, nie wydaje mi się, żeby to było koniecznie związane też akurat z Donaldem Trumpem. Jakby każdy prezydent Stanów Zjednoczonych ma dużą sympatię w Polsce. No, Barack Obama, też miał. Hollywood. Jakby. No to tak, wszystko, tak, co jest tak. w no, Hamburgery i tak dalej. I to był jeden argument, ale drugi był taki, że i to by była odpowiedź na to, o czym mówiłyśmy wcześniej, o tej międzynarodówce trumpowskiej, czy próbie uczynienia z Europy kolejnego stanu, Stanów Zjednoczonych. No, walka z komunizmem, tak? Bo tak. I bez, skróćmy to. <laughs> tak. I, i międzynarodowa walka z komunizmem, wiadomo. Więc odpowiedź tu była taka, że Donald Trump, no może niekoniecznie będzie się tym zajmował w pierwszej kolejności, że jednak przejmie władzę tak naprawdę dopiero w styczniu, a bo wtedy zacznie, będzie nie. A zacznie od deregulacji, obcinania podatków dla najbogatszych, tym co jest rzeczywiście ważne, a nie jakimiś pierdołami, co tam się dzieje w Europie. Tak, oczywiście, ale jednak też być może zastanowi się nad tym, czy nie zrobić czegoś, co no, obiecywał ludziom, którzy na niego głosowali, że poprawi im byt, że ukróci trochę emigrację, że ceny będą niższe, że te ceny jajek spadną. Więc może bardziej zajmie się tym, jak dowieść to, co obiecywał tym, którzy na niego głosowali, niż będzie tam się zajmował budowaniem jakiejś międzynarodówki i problemami w Europie. Może tak, może nie. No. To, to jest taka, taka nadzieja, ta iskierka nadziei i jest jeszcze jedna, e, że zacytuję: mam nadzieję, że wybór Trumpa będzie ukąszeniem europejskiego śpiącego byka. E, czyli tutaj ta nadzieja polega na tym, że no, dobra, wchodzi Trump i teraz już po prostu nie ma mowy. Musimy się sprężyć, musimy być jednością i te progresywne siły nie mogą się tam, no nie wiem, chodzić w szlafroku. Tylko no muszą się wziąć do roboty i wziąć odpowiedzialność za Europę yy, i wymyślić, jak mają na nowo poukładać się te relacje yy, transatlantyckie. To już wszystko na dziś w tym głównym odcinku. Widzimy się oczywiście za tydzień. Dzięki, że z nami byliście i byliście, ale... To tak naprawdę nie jest wszystko, bo mamy jeszcze już zapowiadany w trakcie tego odcinka Polityczny Plus, który mogą oglądać osoby, które wspierają Okopres. Jeżeli chcecie dołączyć do tej grupy, gdzie udostępniamy Politycznego Plusa, to w opisie odcinka znajdziecie wskazówki, jak to zrobić. A o czym będziemy rozmawiać w Politycznym Plusie? O prawyborach w koalicji obywatelskiej i o. Czadosławie Sikorskim, znanym również jako Sigma Sikorski e, i tych kontach na TikToku, które mówią bardzo brzydko o e, Rafale Trzaskowskim, e, ukazując go jako takiego bambika i twierdząc, że jest de Lulu, że wygra wybory i te prawybory. E, sorry za użycie wielu słów, ale mamy przed oczami tutaj listę młodzieżowych lice, słów. Młodzieżowych no właśnie, czy to, który jest gołtem, czy, czy Radosław Sikorski, czy Rafał Trzaskowski gołtem? Z tego, mhm. tego wszystkiego dowiecie się z naszego politycznego plusa, czyli o tym, jak walczą w tych prawyborach ci dwaj kandydaci na kandydata. Mhm. I jeszcze o pewnej postaci, która stoi być może. Takiej że... szarej eminencji. Mhm. Mówiłyśmy już o gołcie to jest jeszcze inne zwierzę. W tej menażerii całej. Więc tak, zapraszamy Was do tego Politycznego Plusa. Oprócz tego dziękujemy, że z nami jesteście i też zachęcamy Was do wspierania Okopress. Oprócz wydawania portalu całego, naszego programu politycznego, Okopress też wydaje audio AI, gdzie możecie wysłuchać właśnie naszych reportaży czy śledztw, ale też innych formatów, podcastów, jak Drugi Rzut Oka. Więc e, dzięki, jeszcze raz wielkie, dzięki. że z nami jesteście, i do Zobaczymy. zobaczenia!